Jak słyszymy sformułowanie edukacja finansowa, to możemy mieć od razu skojarzenie rany boskie, szkoła, klasówki, podręczniki, wykonywanie zadań domowych. A to nie jest tak. Edukacja finansowa powinna być realizowana każdego dnia jako składnik po prostu normalnego życia dziecka. A pamiętajmy o tym, że dziecko uczy się przede wszystkim przez zabawę. Nie ma zatem żadnych powodów, które by uniemożliwiały. Poznawanie wartości pieniądza, jego roli w życiu, a także tego, jak nim mądrze zarządzać w sytuacjach zabawowych. Wszelkie pikniki są wspaniałą okazją ku, ku temu. Warto podejść do, do stanowiska czacingu i zobaczyć, czego dziecko może się w zabawowy, wesoły, związany z rozrywką przecież, sposób dowiedzieć o pieniądzach przy tej okazji. Dni Rodzinne Prudential to taka koncepcja otwartego weekendu w mieście, kiedy odbywają się setki darmowych warsztatów, animacji, pokazów, zajęć dla dzieci młodszych, starszych. Dni rodzinne to jest z jednej strony tak Okazja do tego, żeby wspólnie rodzinnie spędzić czas, zrobić coś fajnego, zrobić czasami coś nowego, zobaczyć nowe miejsce w swojej okolicy, albo wręcz przejechać się na zupełnie inny, inną dzielnicę miasta. A z drugiej strony to jest możliwość przetestowania zajęć, na które i tak chcemy zapisać dziecko, ale mamy dylemat, bo na przykład w naszej okolicy są cztery szkoły tańca i nie wiadomo, z której skorzystać.